tym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o jednym z najnowszych materacy marki Wolven. Jest to materac Air Thermo. Oglądajcie! Materac Air Thermo jest wyjątkowy w porównaniu do innych materacy marki Wolven, ale również do innych w ogóle materacy dostępnych na rynku, ponieważ łączy w sobie wszystko to, co mają najlepsze do zaoferowania użytkownikom materacy, czyli kompaktowość oraz lekkość. Natomiast możecie też znaleźć w nim to, co dobrego mają maty samopompujące, czyli izolację. Jest on wyposażony w wewnętrzną izolację syntetyczną i dodatkową warstwę aluminiową. Dzięki temu w tak małej formie można uzyskać bardzo dobry współczynnik air value, czyli izolacyjności. Tutaj on wynosi dokładnie 4,2, no a materac jest mały i lekki. Tu możecie go zobaczyć, jak się prezentuje po napompowaniu. Jeżeli jesteście ciekawi, jak taka izolacja i ta warstwa aluminiowa wyglądają w środku, to zostańcie z nami, bo będzie się jeszcze tutaj działo. Natomiast teraz chcę Wam pokazać, jak on wygląda też przed napompowaniem, ale zanim to zrobię, to jeszcze jedno zdanie na temat worka, który jest dołączony do zestawu. I worek jest wyposażony w taki zawór, otwór, który służy też do pompowania materaca, więc nie musicie tego robić ustnie, możecie wykorzystać worek jako pompkę. To co, otwieramy. Materac mamy już wypakowany, jak widzicie jestem jeszcze spłaszczony i trochę bezkształtny, ale to zaraz się zmieni. Natomiast jeszcze Wam coś pokażę na temat worka. Po wypakowaniu materaca worek należy rozłożyć. Dzięki temu zwiększy się jego objętość i w trakcie pompowania będzie można nabrać do niego więcej powietrza. Przechodzimy teraz do korka w materacu. Jest on dwukierunkowy, czyli ma takie dwie blokady. Jedna służy do pompowania materaca, a druga do wypompowywania z niego powietrza. Zatem, żeby materac nadmuchać, otwieramy tylko jedną część. Dopinamy zawór z pokrowca. I podczas pompowania powietrze nam nie będzie uciekać, nawet jeżeli będziemy robić sobie pauzy pomiędzy poszczególnymi wdmuchnięciami powietrza do materaca. Nabieramy powietrze do worka, rolujemy. Jak widzicie, połączenie się też dobrze trzyma, nie muszę tutaj dodatkowo przytrzymywać ręką. I wpompowujemy powietrze. Robimy to tyle razy, aż materac będzie dla nas optymalnie napompowany i nabierze oczekiwanego kształtu. Kilka pompnięć później, no i jak widzicie, materac już nabrał kształtu i jest napompowany tak, jak tego chciałam. Takie pompowanie za pomocą worka, czy też pompki, ma tę zaletę, że dzięki temu, że robimy to inaczej niż ustnie, nie wdmuchujemy pary i wilgoci do wewnątrz materaca. A to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ podczas dmuchania takiego właśnie ustnego, ta wilgoć się dostaje do środka, niestety tam zostaje, na długo potrafi tam zostać i materace, czy też maty samopompujące się niszczą, bo może dochodzić do po prostu pleśnienia, zawilgocenia, no i wiadomo, że takiego sprzętu już raczej się nie używa. Także korzystajcie z tych dodatkowych funkcjonalności, bo one, jak widzicie, mają nie sprawiać nam tylko wygody, ale również przedłużać życie sprzętu. Mamy napompowany materac, a nawet w sumie dwa. To teraz chwila trochę na temat jego wyglądu, ponieważ, jak pewnie zdążyliście zauważyć, jest on skonstruowany w taką krateczkę, taki trochę plaster miodu i to wszystko nie dzieje się bez przyczyny. Dzięki takiej konstrukcji materac doskonale izoluje, jego grubość to jest w ogóle 5,5 cm, więc jeżeli nie macie doświadczenia z innymi tego typu produktami, to możecie mi uwierzyć na słowo, że to jest bardzo fajna grubość do spania w warunkach plenerowych czy też biwakowych pod namiotem. Tak, ale wracając jeszcze do konstrukcji, to w tych miejscach, gdzie się łączą poszczególne panele, jeżeli śpicie sobie ze śpiworem, no to tam może wejść to wypełnienie jakby od śpiwora i dzięki temu ta izolacja jest jeszcze lepsza. Sam materac możecie wykorzystywać już w naprawdę
takich srogich warunkach, przy bardzo niskich temperaturach, z odpowiednim śpiworem, nawet minusowych, więc można się pokusić o stwierdzenie, że w Polsce w zasadzie cały rok możecie taki materac użytkować. Więc może przejdziemy do tego, co pewnie najbardziej wszystkich ciekawi, jak to wygląda w środku. I co by teraz na to, żebyśmy ciachnęli kawałek materaca? Zrobić to czy nie zrobić? Zrobię to. Zaraz zobaczymy dokładnie, co jest w środku i nie będziecie myśleli, że z czymś oszukujemy. Mam kawałek i otwieramy go. Oczywiście nie otworzymy go tak całkiem, no bo materac w środku ma warstwę i te łączenia, które są po to, żeby to było ze sobą połączone. Natomiast jak widzicie, jest tu kawałek tej syntetycznej ociepliny i folia po jej dwóch stronach. Ta jedna strona, przez to, że ucięłam, już mi zdążyła wypaść. Natomiast folia, wiadomo, to trochę tak jak koce termiczne, zapewnia dodatkową izolację i zapewnia też ochronę tej warstwy syntetycznej. A warstwa syntetyczna gromadzi powietrze, bo widzicie, to jest trochę jak taki puszek. Więc tu się gromadzi to powietrze, które wpompowujemy do materaca, dzięki temu zachowuje on doskonałą izolację w trakcie użytkowania. Zajrzyjmy jeszcze do tej większej części materaca, ponieważ w niej lepiej widać, jak wszystkie warstwy się ze sobą łączą. Jak widzicie, jest ta warstwa aluminiowa i izolacja i wszystko pięknie jest ze sobą połączone, tak że nie przesuwają się warstwy poszczególne między sobą. A to jest bardzo ważne, ponieważ izolacja jest równomiernie rozłożona, dzięki temu w całym materacu i nie tworzą się mostki cieplne, przez które by uciekała właśnie termika. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, że no oczywiście nie włożę tutaj ręki, żeby Wam to jeszcze jakoś mocniej pokazać, no bo musielibyśmy wtedy rozerwać te spoiwa, co świadczy o tym, że materac jest bardzo porządnie skonstruowany. Jak wiadomo, licho nie śpi, zwłaszcza jeżeli uwielbiacie swój sprzęt i korzystacie z niego przy każdej nadarzającej się okazji, więc producent pomyślał także o awariach. Do materaca i pokrowca dołączony jest podstawowy zestaw naprawczy, czyli kawałek solidnej łaty, też spory kawałek, i klej, dzięki czemu możecie szybko zareagować, gdy spotka Was jakaś przykra sytuacja w terenie, no i nie ryzykujecie, że spędzicie noc na płasko na ziemi. Przypominam Wam też, że po spakowaniu ten materac wygląda tak, więc zmieści się nawet do mniejszych plecaków. Jest to super opcja dla osób, które podróżują pieszo, które nie chcą dźwigać ze sobą dużych gabarytów albo nie mają takich możliwości. Może też na rower, jeżeli jeździcie na rowerowe tripy z namiotem, więc zwróćcie na niego uwagę, zwłaszcza, że ten materac oferuje super termikę w porównaniu do tego, jaki ma rozmiar i jak bardzo jest lekki. Myślę, że warto jest go sobie też zobaczyć na żywo, ponieważ jego konstrukcja bardzo fajnie wygląda. Czuć od razu to już w rękach, że jest porządnie wykonany, więc mam nadzieję, że się zainteresujecie tym tematem i będziecie mieli okazję go wziąć w swoje ręce. Tymczasem ja Was już tutaj zostawiam dzisiaj. Dajcie znać, jakich Wy używacie materacy, co Wam się najlepiej sprawdza. No i oczywiście subskrybujcie nas i zostawiajcie lajki, żebyśmy wiedzieli, co Wam się podoba na naszym kanale.